Jest z nami Wojtek Czajka, dyrektor Ligi Światowej w Polsce. Uśmiechasz się, Wojtku. Ja mam teraz taki rekwizyt, który chyba spowoduje, że ci trochę mina zrzednie. Uwaga. Pokażę najpierw Państwu tabliczka. Tu niedługo będzie konferencja prasowa. Będzie na niej ten pan, włoski trener Mauro Beruto. Nie wiem, czy wszyscy telewidzowie widzieli, ale na pewno osoby zgromadzone w katowickim spotku doszło tam do takiej nieprzyjemnej sytuacji, gdzie włoski trener, mówi o tym pierwszym spotkaniu, które wygraliśmy 3-2, no nie wytrzymał nerwowo, on miał olbrzymie pretensje chyba o używanie challenge'a, jakieś decyzje sędziowskie go nerwowały, no i był tam taki chyba mrożący krew w żyłach, moment, kiedy włoski trener podbiegł do stolika, gdzie między innymi ty siedziałeś, ale była też przedstawicielka IVB. Uderzył chyba pięścią w stół z tego, co ja widziałem. Co takiego tam się stało? Bo tak z boku wyglądało to, no jak nie z siatkówki, tylko z jakiejś walki MMA w klatce. No, nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego zachowania trenera, i to trenera jednej z najlepszych drużyn na świecie. Jak wszyscy widzieli, mecz był niezwykle zacięty i pierwsze 4 sety kończyły się po bardzo wyrównanej grze na przewagi. I po przegraniu 3 seta trenerowi włoskiemu puściły nerwy. Trudno powiedzieć, co konkretnie spowodowało jego, no nie będę ukrywał, furię, ale jego zachowanie no, urągało wszelkim zasadom, już nie mówię o kulturze, ale zachowania przedstawiciela tej dyscypliny, co do której mamy stuprocentową pewność, że jest elegancka i szlachetna. Swoją złość wyładował, bijąc pięścią w stół superwizora FIVB, wywracając przy tym butelki z wodą mineralną i no, nie ukrywam, ubliżając przedstawicielce FIVB, która przyjechała z Egiptu z nastawieniem, że zobaczy nie dość, że piękną siatkówkę, a taki spektakl zawodnicy nam zgotowali, to również cudowną oprawę meczu, o którą się postarali nasi kibice, którzy no nie na darmo są nazywani najlepszymi na świecie. I to, co zrobił włoski trener, no wprawiło nas wszystkich w absolutne osłupienie. Ten wybuch wściekłości, złości, jakiejś no niepohamowanej agresji przeciwko przedstawicielom władz siatkówki jest dla mnie absolutnie niedopuszczalny. Ja uważam, że tego typu zachowanie powinno zostać przykładnie ukarane i napiętnowane i jestem przekonany o tym i wiem, że odpowiedni raport przez panią superwizor zostanie sporządzony i władze światowej siatkówki będą musiały się tym zająć.